Nie poddam się. Tydzień człowieku walki. Ja już widzę po metodzie rozkładania, że tutaj się uda. Sztenka. Już boli od jedzenia. Witam wszystkich, bardzo to jest deszcz. Niestety pogoda nam nie dopisuje. I jest zimno i trochę napierdala deszcz, nie? Dzisiaj znajdujemy się w Toruniu, na rynku głównym, przed barem Mensen. Dzisiaj jest challenge, że jeżeli ktoś zje jego burgera w przeciągu 15 minut, to dostaje darmowego burgera i 4 piwa. To jest dla mnie i dla Galika bardzo duża zachęta. Jeśli ktoś pobije rekord tego pubu bubu poniżej 9 minut, no to dostaje jeszcze wejściówki na Everesta. A jeśli się go zje w 20 minut, to dostaje po prostu 4 piwa. Cena burgera to wiecie jaka jest? 150 zł. Wam, musiałem 4 tygodnie zbierać. Ale jesteśmy bogaci, więc na stać po prostu. Ja biedny jestem. Zobaczymy, czy podołam wyzwaniu. Przygotowywałem się do tego cały tydzień. Pierdolałem kebaby kilogramowe, nie kilogramowe, mega rollo, nie rollo, turka. Na czas. Kebaby na czas. Widzimy się w środku. No. Jestem już po wstępnym zamówieniu. Zamówiłem sobie, wiadomo, tego gigaburgera. Chuj, zamknij p***e. Do tego jedną butelkę wody mineralnej, 250 ml za 9 zł. Zdzierstwo jak z syn. Już mi coś nie odpowiada, nie? Już kurwiam. Dawaj to. Brytki bardzo gorące, już się sparzyłem, ale są bardzo dobre. Już widzę, jak niektórzy już to jedzą. Tutaj powiem tak, są osobniki, które to jedzą, mają bardzo złą technikę, bo próbują tego zjeść, wiecie, burgera całego, nie? I sobie tak będzie jakby od góry go brać, a tak się w sumie nie robi, no bo spojrzymy na to, co jest najbardziej kaloryczne i co najbardziej, wiecie, przeszkadza w jedzeniu. Na przykład najbardziej w jedzeniu przeszkadza bułka i pieczywo, nie? Które jest w burgerze. Więc ja mam plan, że frytki i pieczywo, jakby bułę, oddzielimy sobie. Zostawimy sobie mięso z bekonem, z sałatą i tymi sosami, tymi innymi, tak? I pierwszy zjemy mięso, później zaczniemy się zapychać bułami, nie? Bo to jest taka moja technika, którą ja tam gdzieś sobie wyznalazłem. Moim zdaniem profitowa i prosperuje dosyć dobrze. Tak zobaczymy, czy mi wyjdzie, nie? Czas 8 minut, bo chcę ustanowić nowy rekord pierwszej skoczni. Adam Małysz leci, pozdro, 100 do merty, elo. Jestem dobrze nastawiony. Dzisiaj rano tylko zjadłem burgera, hot doga, przepraszam. I sobie wypiłem wodę jedną i soczek, ale 15 na spokojnie. To od razu wam obiecuję, nie poddam się. Tydzień człowieku walki. Napięcie jest trochę, bo widzę jak one wyglądają, ale to tak tylko strasznie wygląda, wiecie? Dobra. Może pan sobie porozkładać wszystko, jeżeli chce pan. Ja dopiero zaczynam liczyć czas tak ja w momencie, kiedy pan zaczyna jeść. Okay. Pierwszy gres i wtedy trzymam. I nikt nie może pomagać, nie? W jedzeniu. No to wiem. I też nie można wstawać od stołu. Rozróbeczka. Dzień jak sodzień, nie? Chciałby pan dodatkowy talerz? No poprosił, no. Dobra, fajnie ja by było. Też nie chcę wam tutaj wszystkiego brudzić, a już się ubrudziłem, także. Będziemy zamawiać fartuchy do gigaburgera. No to jest ile tych, przepraszam, kawałków mięsa? Chyba 5-750 gram na pewno. Okay. Da się? Ja wiem, że się uda. Dlatego nie zamawialiśmy do picia, żeby piwo się napić. Ja zamówiłem wodę, ale to chyba nie jest. Ile to w ogóle waży? Ponad kilogram całości. A to jak kebaba ją w pół godziny, to może zrobić szybciej. Ja już widzę po metodzie rozkładania, że tutaj się uda. Nie piję to, żeby 15 minut i piwa dostać, tylko Everestik, nie? Tutaj robić rekord, tutaj nie, żeby... Tak, 9 minut. Każdy ma inne cele. Każdy ma inne cele, nie? Taki nieoficjalny 9 minut, a oficjalny 10 minut. A da radę tak lekką muzykę ściszyć? Czy takie skupienie jest potrzebne? Nie, bo nagrywamy. Matka mnie zabije, jak to zobaczy, nie? Ten pierwszy. No dobrze, no się przeżegnajmy, nie? No to wydaje mi się, że startujemy, nie? Jak wcina! Ale raz widzimy, że ten technik zastosował oddzielenie bułki od mięsa. Tego jeszcze kawałki bułki nie same po prawej, razem z frytkami, no na koniec. Najpierw samo mięso i później pewnie warzywa. Chyba ciężko. Cicho, to grubo jest. No mięso. Jest, nie śmiecie jedz. Ten też wcina. Minuta 44. Jeszcze to. Mam prawie 2 minuty, już 2 kawałki mięsa za sobą. Teraz raz przechodzi do taktyki jedzenie warzywek. W ogóle jest zajebiste, nie? Weź jak świnia wygląda. 3 minuty 30. Prawie mięso zjedzone, jeszcze brakuje niewiele. Odbijamy się. Nowa taktyka. Co? Nie zagaduj. Zaczynają się tak zwane schody, w sensie tego, żeby się szczęka.
już boli od jedzenia. Mamy 5 minut i co? Ostatni kawałek mięsa jeszcze. Jeszcze przyda taka miotełka, taką do szufelki i tak sobie sypać po prostu gębę. Dosłownie ostatnie kawałki mięsa. Kotlety są już zjedzone, jeszcze ser. I wtedy przechodzimy do półki i do frytek. Ale smakuje mi, no. To najważniejsze. A to nie chodzi o smak, chodzi o szybkość, żeby też... Dalej. A ty się nie rozjewać, bo jedz. Jakby mnie nie smakowało, jedz. Jedz. 7 minut. Mamy. Serio? 7 minut. Nie pobiję. Dasz radę. Czyli tylko bułki, zgniecie się i pakuje do morki. Mamy 7 minut i 30 sekund. Tylko bilet Everest się oddala coraz bardziej. No ale jeszcze jest walka o 15 minut. Żeby dostać za darmo burgera. Uwaga, 8 minuta, ostatnia minuta do pobicia rekordu. No już bije, nie? Ale... Mięso zakończone, przechodzimy teraz do bułek. No chyba. Cykar będzie żegać, nie? Nie. Na tam serka w aucie. To też muszę te papryczki, czy nie? Tak. Okej. Okay. Miałbyś nie ostał, nie? To nawet lepiej. No lepiej, ale... Tu już tak szczęka boli, jak... Stary, masz 5 minut jeszcze, spokojnie. Dostał. Jedz, jedz. Mamy 10 minutę, jeszcze 5. Ale myślę, że to już łatwo już pójdzie. Ja wiem, że to uda i my wszyscy. Nie, nie, stary, ciśnij. To tak już mi się nie chce, nie, ale... Chwila zwątpienia. Pomyśl tych widzów, którzy w ciebie wierzą, wszyscy w ciebie wierzą. Cały trzy w ciebie wierzy, pomyśl to. Ja już nie chodzi o to, tylko zrobię. 11 minuta, 4 minuty jeszcze. Dawaj, stary, dawaj. No dawaj. Nie, stary, dawaj. Nie podawaj się. Zajebiście ten, ale tak dobrze wyłożyłem, ale... A co, nie mam miejsca czy co? No już miałem, miejsca nie mam, nie? Tak już czuję, że jakbym coś jeszcze zjadł, to wydaje mi się, że... Stary... W tobie nadzieja. Nie, ja już... Tak. Pasujemy. Stary... Pasujemy. Dobra. Rozbrało się. O kurde. To co, jednak masz miejsce i zjesz. No właśnie. Dawaj tą wodę. Kurde, mam już pipo. Z tym piwem, człowieku. Zdjęcia będę, auto będzie jechać. No, patrz, mało zostało, no. Na poprzednich zawodników to dużo zjadł. Jestem zły na siebie, no ale... No już czułem na brzuchu, wiesz, nie? Jak już widzieliście, widzowie? Czuję, że jakbym coś jeszcze zjadł, to wydaje mi się, że... Niestety odpadłem. Było rzeczywiście na początku dobrze. Jadłem z bardzo dużym napędem, szybkością. Wyglądało to dosyć dobrze. Także mimo to, że się przygotowywałem kurwa tydzień, od sklep babów po jakieś kurwa obiady, bułek przechodzę. Pierwszy haps, drugi haps. Haps? No kurwa, coś jest jednak, nie? Coś już jest chuj, coś jest chuj. Na brzuchu się robi źle. Jak wstałem? To mi lepiej. To już wiem dlaczego taki zakaz wstawania jest, nie? Ale polecam właśnie tą technikę, którą ja jadłem, bo naprawdę jest się w stanie po prostu co tym osiągnąć. Widzieliście też przy okazji, ja też wykorzystałem czy to sałatę, czy pomidory, żeby się nawadniać, kiedy już nie miałem wody. Że miałem, wiecie, mięso, nie? Tutaj pomidory, mięso zjadłem, pomidorki, nie? Dwa. Daję taką troszeczkę świeżość później, nie? Chodzi o sam smak tego burgera i jak on tam smakował i tak dalej. Serio dobre, duży poziom tutaj na kuchni. Poziom wysmażenia mięsa medium, tak jak poprosiłem. Fajnie dobrane sosy do mięsa. Dobrze mięso przyprawione, bardzo dobre, nie jest takie suche ani coś. Jest soczyste, aż z tego ocieka. Ser jest cheddar, to chyba to jest cheddar, tak mi się przynajmniej wydawało. Wow, no, jakiś taki dobry, bardzo dobry, taki mega wyrazisty i soczysty. No były jak były ze zwykłej pieczarni, z piekarni, takie trochę mleczne. Mega zapychające. Kurde, czkawka, no niedobrze. Zostałem w ogóle oskamowany, nie? Bo się pytałem, czy jest, to jest ostre, nie? Powiedzieli, że nie. A co tu jest? No i pana papryczka. Przegrałem, niestety wyłożyłem się na 4 albo 3 kawałkach bułki i... garści frytek. No jest jak jest. Teraz się nie dziwię, dlaczego tam te chłopy się wyłożyły. No ale oni też mieli złą technikę. Ja dobra ludzie. Już skończyliśmy, nie? Ja jestem teraz jak świnia jebana. Jest też żarłem jak świnia, ale to już mniejsza. Nie zjadłem, nie pokonałem niestety, ale tu wrócę i jak silniejszy będę. Ogólnie burgera oceniam na 10. Naprawdę był dobry. Obsługę oceniam na dyszkę. No chodzi, czy też bar ma fajny wystrój? Ma. Wszystko wiadomo tematycznie, żeby było politykę, on się rozchodzi. Nie wiem, co się dzieje, ale trzeba kończyć, bo wszystko na głośno robi. Elo!